Myślę, że jestem pełnowartościowym, fajnym człowiekiem. Szczęście dają zakupy, a nie pieniądze. Ale niewątpliwie pieniądze pomagają żyć i często ratują nas z ciężkich opresji. Ja nie mam długów, nigdy nie robiłam długów, nigdy nie żyłam ponad stan. Boję się długów. Nie mam kredytu. Znaczy, ja mam taką tremę przed premierami zwykle, ale ja mam tremę mobilizującą w ogóle. Ja, mam, ja lubię nawet mieć tremę. Nie lubię, jak zupełnie mnie to nie, 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 nie wprawia w jakiś tam jednak czepot, że wychodzę za chwilę. Ale to zawsze jest mobilizujące dla mnie. Nigdy nie miałam tremy, która mnie de, zupełnie rozkładała tak, że nie, nie wiedziałam, co gram. Ale ja zawsze byłam aktorką, która wiedziała, dlaczego gra i co gra i dlaczego gra tak, a nie inaczej. W związku z tym, nawet jeżeli byłam w trudnej sytuacji, to pomagało mi logiczne myślenie i, i jakby cel, po co to robię. Nawet jeżeli zapominałam tekstu, to potrafiłam swoim tekstem powiedzieć dokładnie to, o co chodzi. Gorzej z wierszem, no ale z kolei, z kolei od jakiegoś czasu ja tak już długo uprawiam zawój, jak dużo gram. Właściwie to jest moje drugie moje życie, to jest na scenie. O, 300 razy w roku, po dwie godziny, to jest naprawdę wiele godzin, wiele godzin przed publicznością, że nauczyłam się jakby też i zdobyłam status pewien przed polską publicznością taki, który mi pozwala nic nie udawać paradoksalnie. To znaczy, jak zapominam tekstu, to umiem bardzo Państwa przepraszam. W komedii, jak gram komedię, można sobie pozwolić na wszystko. Często w ogóle zwierzam się publiczności w trakcie z jakichś problemów. To mi się też zdarza, jeżeli tekst na to pozwala. A w, wtedy, kiedy naprawdę jesteśmy serii opowiadamy jakąś historię, która ma moim obowiązkiem jest to, żeby ludzie uwierzyli w tę historię, uwierzyli w postaci, w charaktery i przejęli się tą historią, to zawsze jestem w stanie wybrnąć jednak, dlatego że wiem o co chodzi generalnie. Mam takie role, że wychodzę na scenę nie zauważając w ogóle przejścia z kulisy na scenę. Czuję się w, w tych rolach dobrze, tak jak moja druga skóra, te, te, te osoby, którą gram, które gram, ale są tak trudne sytuacje, jak na przykład, jak gram Danutę W. I na przykład jest pani Wałęsowa na widowni, albo tak jak zdarzyło mi się dwa dni temu, że są trzy prezydentowe i pani Wałęsowa i, i prezydent, pani prezydentowa Niemiec i, i, i pani Anna Komorowska. To no, takich dwóch trudnych momentów jak na premierze w Gdańsku przed panem prezydentem Wałęsą, kiedy miałam pierwszy raz ten tekst wygłosić i dwa dni temu przed trzema paniami. To naprawdę już rzadko mi się zdarza. Ale to są już takie czysto poza właściwie nerwy. Dość wyraźnie powiedziałam, że w momencie kiedy że tak powiem Polska stała się Polską wolnym krajem. E, Uznałam, że to jest koniec, że mogę być już tylko aktorką i zajmować się sprawami społecznymi. No, na tyle, na ile aktor może pomóc społeczeństwu, jeżeli może dać jakikolwiek głos, przykład poprzeć coś, pomóc dzieciom przede wszystkim. Ja mam do dzisiaj mam żyję w szoku poporodowym moim zdaniem. E, e, tyle lat, jednak ciągle to mnie najbardziej boli, dotyka niesprawiedliwość czy bezradność dzieci wobec tego świata. I tu zawsze staram się reagować. Natomiast jeśli chodzi o politykę, sprawy stały się tak zawikłane i tak delikatnie to nazywając niejednoznaczne. I tak mi się nie podoba i ton, i, 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 i tak buntuje się. Przeciwko wielu postawom, prawicowym głównie. W mojej rodzinie były tradycje endeckie, w części rodziny. Boleśnie to, że tak powiem, pamiętam. To znaczy nie, ja tego nie pamiętam, bo ja już tych ludzi nie znałam, bo to chodzi o okres międzywojnia i, 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 i wojenny. Ale ale nie zawsze mnie to dotykało, że, że, że... I odrodziło się to. Jest bardzo wielu ludzi, którzy, którzy są wojującymi antysemitami, ludźmi z brakiem tolerancji, ludźmi, którzy, którzy nie dopuszczają innego. Sposobu myślenia. Nie lubię tego i boję się tego i nie chcę. Poza tym, jakoś nazwijmy to że jestem zbyt wrażliwa. Za mało mam odporność psychiczną, żeby w ogóle brać udział w takich dyskusjach. Mnie to generalnie oburza i jestem emocjonalną osobą, i mam dwa koty bardzo stare, bardzo stare, które już właściwie ciągle leczymy, które. Które albo jedzą, albo bierzą, biorą jakieś lekarstwa albo moja mama je szczotkuje, bo trzeba, e, albo śpią. Już właściwie są tak, ale naprawdę dożyły sędziwego wieku i szczęśliwe życie przeżyły. I mam w tej chwili trzy psy. Cztery psy tak naprawdę z Sonią, którą ostatnio, która niedawno została przez nas adoptowana w Krakowie, spotkana w centrum handlowym. Natomiast te trzy psy żyją w ogrodzie głównie. Dwa żyją w ogrodzie już całkowicie, a dwa są, aż dwa mniejsze są z nami w domu. I mam potworną ilość jeży w ogrodzie. Ale po prostu milanówek przeżywa oblężenie jeży i właściwie całe życie ostatnio mojej mamy skupia się i, i, zresztą, i, i, i moje, bo czasem nocy wybiegamy obie, jak słyszymy, jak psy to wiemy, że to znalazły kolejnego jeża i zaczną go mordować niestety i ciągle ratujemy jakieś jeże. Które oszalały i chodzą nawet w ciągu dnia po ogrodzie. Jakiś nie wiem, co się stało jakiś rok jeżowy. To jest bardzo miłe.